Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, ale zanim jeszcze przejdę do tematu oczywiście odcinka, to prośba ogromna do was, żebyście pisali do mnie na adres mailowy, który zamieszczę w komentarzu. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie to jest, gdzie tego szukać, napiszcie również w komentarzu pod filmem. Pomogę wam oczywiście, komentarz i ta informacja na maila ma dotyczyć mojego produktu, który mamy niedługo wypuścić. Jest to produkt ochronny dla kur, bardzo fajny produkt, który moim zdaniem pomoże kurom w odporności i w bardzo małej ilości właśnie chorób. Nie będzie to jakiś drogi lek podawany praktycznie dla wszystkich kur, nieważne czy młode, czy stare. Także zapraszam, jak się oczywiście zbierze odpowiednia liczba osób, będziemy taki lek wypuszczać. Prośba ogromna o zostawienie łapeczki w górę i subskrypcji. No i moi drodzy, zaczynajmy. Dzisiaj będzie odcinek, bo o oszustwach na rynku drobiu było ostatnio. Rozmawialiśmy, słuchajcie, jeżeli chodzi o oszustwa dotyczące cen, dotyczące kur starych, dotyczące kur, które są wyprzedawane jako kury chore i tak dalej. Niektórzy ludzie podają się, słuchajcie, i nawet wymyślają, mając własne fermy, no ściemy, po prostu walą niezłe ściemy i potem tak kłamią, że my niestety bardzo często w to wierzymy. Także mam nadzieję, że po moich filmach chociaż jedną osobę uda się uratować i nie wyda ciężko zarobionych pieniędzy, no i oszczędzi sobie sporo stresu. Więc dzisiaj, moi drodzy, kolejny temat bierzemy na tapetę. Temat dotyczący sprzedaży kur za granicą. To znaczy nie będę wam mówił, jak to robić albo czy w ogóle to się opłaca, tylko powiem wam mniej więcej, jak to wygląda u naszych zachodnich sąsiadów, u naszych wschodnich sąsiadów, ponieważ wiem, że ten temat was interesował, pytaliście. Są ludzie, którzy mieszkają czy to w Anglii, czy ludzie, którzy mieszkają nawet na Ukrainie, gdzieś tam w Rosji, w Czechach i tak dalej. No z różnych części jesteście tutaj stron świata, że tak powiem, no i chcielibyście wiedzieć, jak to wygląda, ale skupimy się głównie tylko, będziemy się starać skupiać na Europie, więc zaczynajmy, bo trochę jest do powiedzenia. Więc po pierwsze, słuchajcie, oczywiście i tak największym popytem cieszą się kury nioski, które są sprzedawane mniej więcej między 18 a 21 tygodniem. W innych krajach wygląda to podobnie, może na wschodzie trochę inaczej też. Tak jak u nas, słuchajcie, wielkie fermy nie powstają, a jak powstają, to tylko te wielkie, takie wielkie, wielkie holdingowe. Natomiast nikt raczej tak hodowlą kur się nie zajmuje, ponieważ nie jest to aż tak intratny biznes. A nawet jak jest, to jest bardzo ryzykowny, ponieważ no mamy kury i musimy się nimi zajmować. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, oczywiście, jeżeli ktoś chciałby się tematem kur zainteresować, musi brać pod uwagę, że drób sam w sobie no niestety wymaga czasu. No i tutaj jeżeli chodzi, słuchajcie, o inne kraje, też nie zawsze wygląda tak kolorowo, jak mogłoby nam się wydawać. To znaczy, mając tych kur 15 czy 20, większość, czy to Czechów, czy Słowaków, czy właśnie gdzieś tam na Ukrainie, bo głównie o te kraje prosiliście mnie, żebym prześledził. Tam nawet jak pisaliście do mnie, bo też z tamtych stron mam widzów, no to mniej więcej wygląda to tak jak w Polsce, także nie ma do czego wracać, jeżeli chodzi o zboże i w ogóle. Natomiast jaka jest różnica? No różnica jest, słuchajcie, w cenie. Stosunek ceny do wytworzonego dobra, jak ja to mówię, czyli do stricte jajka w tym przypadku, jest dość duży. To znaczy można zarobić trochę więcej niż w Polsce, więc bardziej się to kalkuluje. Nie wszystkim, bo wiadomo, w zależności jak karmimy, w zależności jak się tym drobiem zajmujemy, ale generalnie można na tym trochę lepiej wyjść. Czy ludzie to robią? No tak jak u nas, w większości tego nie robią. Natomiast jak najbardziej również można na tym zarobić. W Polsce, sami widzicie, małe gospodarstwa są zamykane, wręcz bym powiedział zabijane, a duże gospodarstwa, jak ktoś ma, no to jeszcze dokupuje ziemi. Oczywiście mówię o takich bardzo dużych, bo jak ktoś ma duże gospodarstwo, to też czasami to duże wcale nie musi być duże, tylko może być zaklasyfikowane do tego małego. Dlatego warto jest wcześniej po prostu to wszystko zweryfikować. Z tego, co pisaliście i z moich informacji wynika, że cały czas się to rozwija we wszystkich krajach, w większości Europy, te małe hodowle drobiu. Także zobaczymy, co będzie dalej, ale generalnie tendencja jest wzrostowa, co mnie osobiście bardzo to cieszy, bo też po to powstał ten kanał, żebyście byli bardziej świadomi, żebyście wiedzieli, co jecie, żebyście wiedzieli, jak się tymi kurami zajmować i tak dalej. Także też, jeżeli chodzi o mnie, to ja się cieszę, że nie poszło to wszystko, słuchajcie, na marne, tylko jako tako jesteśmy się w stanie wszyscy w jakiś sposób tam rozwijać. No i teraz tak, jak wygląda, słuchajcie, sprzedaż tego drobiu? No popyt jest podobny, tutaj ciężko jest cokolwiek nowego, szczerze wam powiem, powiedzieć, ze względu na to, że większość rzeczy jest naprawdę podobna, wierzcie mi. Stosunek zarobku, czy sprzedaż jajek, nawet sprzedaż jajek, najlepiej się sprzedają M-ki i L-ki,
na targach, bazarach ludzie też oszukują, też sprzedają kury chore, też sprzedają kury stare, także tutaj różnicy dużej nie ma. Ten rynek wygląda podobnie, pewnie gdzieś tam w krajach azjatyckich tak dalej może to wyglądać trochę inaczej, natomiast u nas w Polsce naprawdę wierzcie mi, że jest to bardzo podobne, nie jest to jakoś bardzo zróżnicowane, więc nie ma co za dużo o tym mówić, ale oczywiście jeżeli ktoś chce, to na pewno produkcja kur no dużo tańsza jest na Ukrainie, ponieważ ich nie obowiązują aż takie restrykcje jak nas, więc oni mogą sobie pozwolić trochę na inne normy żywieniowe tego drobiu i w ogóle. Czy te kury są zdrowsze, czy te kury są bardziej chore, tak samo z jajkami później, czy te jajka są lepsze, czy gorsze od tych kur. Generalnie tutaj, słuchajcie, dużej różnicy nie ma, można przyjąć, że jajko jest podobnej jakości. Jeżeli ktoś próbował, czy macie jakąś tam rodzinę gdzieś, czy to na wschodzie, czy na zachodzie, wiecie, że no produkt jest praktycznie ten sam, jakby to przepakował, to nie będziecie nawet wiedzieli do końca, czy to produkt polski, czy nie polski. Tak to obecnie wygląda. Oczywiście skład jajka zależy od tego, co kura je, dlatego na to musimy przede wszystkim zwracać uwagę, ale generalnie, jeżeli chodzi o inne kraje, no to tutaj sytuacja również jest podobna. To jakie różnice zauważyłem, to tam mamy, słuchajcie, głównie w zależności gdzie, ale na przykład na Ukrainie bardzo dużo hoduje się Sussexów, tych kurek właśnie rasy Sussex. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład tutaj Czechy, nie wiem, Słowacja, Węgry, no to tutaj, słuchajcie, mamy bardzo dużo Leghornów. Z czego to wynika? Ciężko mi powiedzieć, może po prostu tam jest dużo ferm właśnie takich wylęgowych tych kur, jakoś taniej oni tam ta produkcja wychodzi. Nie jestem w stanie tego powiedzieć, jeżeli ktoś wie, no to oczywiście piszcie. Mi się wydaje, że po prostu, tak jak wspomniałem na początku, jest tańsza trochę produkcja, albo ktoś... No jest popyt, więc ktoś się tylko i wyłącznie przestawił na ten rodzaj, na tą rasę kur. Ale mówię, nie ma to za dużego znaczenia. Także jak widzicie, naprawdę podsumowując to, o czym powiedziałem, jest podobnie. Tutaj nie ma dużych różnic, nawet jeżeli chodzi o rynek drobiu ogólnie rzecz biorąc. Jeżeli chodzi o sprzedaż czy o zakup, wygląda to mniej więcej podobnie. Też statystycznie w tych małych hodowlach najczęściej kupujemy na targach, bazarach. Też mamy podobne obawy przy zakupie. Też podobna ilość ludzi hoduje kury, też się ta tendencja zwiększa. Kupujemy podobne rasy. Także tutaj, słuchajcie, dużej różnicy nie ma. Można powiedzieć, że to jest takie bardzo zbliżone do siebie. Też ja myślałem jeszcze wcześniej, nie interesując się tym, że w innych krajach będzie inaczej. Nie, poza tymi niektórymi rasami, że faktycznie jest ich trochę więcej, tutaj dużej różnicy, moi drodzy, jakiejś nie ma. Także na dzisiaj tyle. Gdybyście jakieś tam pytanka mieli, to śmiało w komentarzu piszcie, ja się postaram odpowiedzieć. Prośba ogromna, żebyście pisali na maila, ponieważ do połowy listopada tylko i wyłącznie będziemy się tym zajmować, potem przestaniemy się tym zajmować i zobaczymy, albo wypuścimy produkt, albo nie. Także jeżeli ktoś ogląda w grudniu albo w przyszłym roku, czyli w 2025, no to niestety już ta promocja i ogólnie ta oferta nie obowiązuje. Trzymajcie się, moi drodzy, cześć.